till Christmas Day. Everything's ready, snowflakes are falling, snow angels being made. But all I really want is you. Hejo kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj domowo i dzisiaj bardzo, bardzo nagraniowo. Aczkolwiek słuchajcie, Leo dzisiaj spał 2 godziny w dzień. Dopiero niedawno wstał, zaraz będziemy wcinać coś. Tatuś zabrał się za rozkładanie choinki. Trochę rano posprzątaliśmy w domu, powyjmowaliśmy kolejne świąteczne ozdoby. Ale tak jak mówię, już jest dość późno, a ja mam dzisiaj dzień nagrywek i nie wiem jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze, że uda mi się nagrać. Makijaż jako taki mam już nałożony, mam zrobione brwi, oczy, mam podkład, ale zobaczcie tutaj, kobiece dni niestety są i niestety cera wygląda w tym okresie nie za dobrze. Także trzymajcie za mnie kciuki, żebym to wszystko nagrała, żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Wiem, jakie chcę nagrywać filmy, także mam nadzieję, że pójdzie sprawnie, aczkolwiek są to filmy, do których po prostu muszę przynieść dużo rzeczy z całego mieszkania. Także no, zobaczymy jak to będzie. Krzysztof, tak jak mówiłam, już zabrał się trochę za choinkę, rozkłada powolutku, także wielki kciuk mu za to. Mam nadzieję, że dzięki temu też wszystko pójdzie sprawniej. Cały czas pytacie mnie pod vlogmasami, jaka to jest piosenka w intro. W intro jest piosenka ta, co była w zeszłym roku, uwielbiam. To jest Martin Felix Kaczmarski, All I Want Is You. Tak, All I Want Is You, także z Audio Network, tak, właśnie. Taki jest tytuł tej piosenki, ja Martina uwielbiam i też bardzo lubię wykorzystywać w swoich filmach jego kawałki. Także mam nadzieję, że teraz rozwiałam wasze wątpliwości. Zostańcie dzisiaj ze mną, ponieważ dzisiaj też chciałabym wam powiedzieć o nowym kanale. Tak, ponieważ będzie nowy kanał, już jest otwarty, już jest na nim takie krótkie intro informacyjne. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to będzie za kanał, dlaczego trzeci kanał, z kim będzie ten kanał i o czym będzie ten kanał, to zostańcie ze mną w dzisiejszym vlogmasie. Także dzisiaj tylko wspomnę o tym kanale, a na Bugi Silver już jak pojawi się pierwszy film, to nagram oddzielny właśnie filmik i zaproszę was już tak oficjalnie. Dobra, ja się zbieram, bo roboty trochę dzisiaj mam. Hej tata! Siema, siema! U nas praca w re. Krzysztof rozkłada choinkę, Leo wcina. A tutaj torby z Tesco, to może oznaczać tylko jedno, że są tu światełka i bombki. Leci, leci żołnierzyk. Żołnierzyk dla Leo. Lili oczywiście na swoim miejscu. Kot na swoim miejscu. I tak, Leo kończy jeść. Bierzemy się troszkę za choinkę, a potem mamuśka bierze się za nagrywanie. Papa. Jest papa! Woo! Okay. A cóż to za elfik mały? Halo? Co to za elfik? Nie podoba się, nie? Na ziemię! Leo dzisiaj miał drzemkę, słuchajcie, ponad 2 godziny, to się rzadko zdarza. Także jest wyspany na maksa, za to mama dzisiaj sobie w nocy nie pospała, niestety. O tak! O tak! Mamy Olafa. Olaf przyszedł z piwnicy, zobacz Leo. Olaf przyszedł z piwnicy. Cześć! No? Olaf sobie przyszedł z piwnicy. Zobaczcie! Coś tam już jest! Krzysztof z Leo pozawieszali już światełka, ustawili pięknie choinkę, a mamuśka nagrywa. 2 filmy już nagrane, także jej! Został mi jeszcze jeden, ale teraz będę karmiła malutkiego i potem jeszcze jadę z koksem, także jest okej. Okay. Proszę bardzo, a tutaj jeszcze dodatki do Leosiowego kącika, te co w zeszłym roku, czyli reniferki, o proszę bardzo, ktoś się tutaj wspina, kto się tu wspina, kto się wspina do mamuni, zobacz, będziesz miał na drzwiach taki fajny napis Leoś, no super, wziąłeś sobie picie sam, co ty robisz dziecko kochane moje, papa zrobisz chyba nam teraz, co, słuchajcie w moim vlogu tylko cały czas papa. Mój mały brudasku. No papa! Ostatnio pokazywałam właśnie ten napis stworzony przez mojego męża Krzysztofa. Wesołych świąt. Słuchajcie, żebyście widzieli jego minę, jak on tutaj tworzył to wszystko. A te obrazki tutaj sobie dalej zostają. Także
kciuk dla Krzysztofa za stworzenie takiego pięknego designu świątecznego. Nareszcie, kochani, tak zwany fajrant, naprawdę. Tyle się narobiłam dzisiaj, ale zrobiłam wszystko to, co sobie zaplanowałam. Wykąpaliśmy małego, malutki już sobie smacznie śpi, zjadł sobie mleczko. Jest godzina za 25:28, także naprawdę zeszło się, ale wszystkie filmy zostały nagrane. I tak, Krzysztof pozawieszał, tak jak Wam pokazywałam wcześniej, światełka, a teraz już zostały nam bombki, więc teraz już tylko nakładamy bombki, zaraz Wam pokażę efekt końcowy, pokażę Wam jeszcze kilka bombek. Bombki są te same z zeszłego roku, także bardzo mi się podoba ten wystrój choinki i póki co taki wystrój choinki u nas zostanie. Dobra, a teraz kilka słów, słuchajcie, teraz może sobie jakoś tak wygodnie siądę, teraz kilka słów właśnie na... Patrzcie, jest, jest. Teraz kilka słów właśnie na temat nowego kanału. Tam-ta-da-dam. Będzie nowy kanał, będzie trzeci kanał. Jest Boogie Silver, jest Daily Boogie i będzie nowy kanał. Zapewne każdy z Was jest ciekawy. Krzysztof tutaj z Fanto siedzi. Zapewne każdy z Was jest ciekawy, słuchajcie, otóż będzie kanał, który się będzie nazywał Wonderland for You. I jeżeli mnie obserwujecie, to możecie się domyślać, że będzie to kanał nie tylko paznokciowy, bo będzie to kanał z daily vlogami, czyli tak, paznokcie od kuchni, szkolenia, ploteczki kobiece, a przede wszystkim daily vlogi od kuchni, jak to wszystko się dzieje w takim salonie paznokciowym. Ja tam będę, także będę vlogować takie codzienne życie salonu paznokciowego. Będzie po prostu wszystko, nawet parzenie kawy i nasze rozmowy na zapleczu. Linka do kanału zostawiam Wam na dole, koniecznie zasubskrybujcie, zostawcie komentarz, jest tam takie króciutkie intro, czyli taki szybki filmik, natomiast już niedługo, bo już za kilka dni, może pod koniec tego tygodnia, albo na początku następnego, pojawi się nowy film, pierwszy vlog, także tam dowiecie się wszystkiego. Jestem bardzo podekscytowana i mam nadzieję, że kanał się fajnie przyjmie, że Wam się spodoba, że będziecie oglądać, także linka do kanału Wonderland for You macie na dole. Zajrzyjcie, zasubujcie, będzie nam naprawdę bardzo, bardzo miło. Zobaczcie, i to są bombeczki, które teraz będą wisiały na choince, Renifer, Noel. Tak to wszystko wygląda, te bombki bardzo lubię, są przepiękne, takie eleganckie. O, i ta jest ładna, zobaczcie, tą też bardzo lubię. Jest śliczna. Patrzcie, znalazłam pierwszą bombkę Leosia, którą wieszał w zeszłym roku. Vlog z tego wydarzenia, kiedy Leo wiesza swoją pierwszą bombkę, jest na kanale, to rzucę Wam linka na dole, będziecie mogli zobaczyć. Także na honorowym miejscu Leosiowa bombka. Nestled under a knitted afghan, engaging in a kiss, wrapped up for the holidays, just like a Christmas gift. Watching it so wonderful.